Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj moja żona Milki. Twoja żona Milki wita się z twoimi widzami. Tostami. Siemano, witamy wszystkich tościków, wszystkich tosterów i widzów w ogóle. Ogólnie witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, tak jak widzicie po tytule, w dzisiejszym odcinku Emilka będzie spełniać moje zachcianki, moje życzenia. Będzie rewanż. No to będzie rewanż w takim razie. No to zobaczymy. Słuchajcie, 7000 łapek w górę i jest rewanż na kanalkę. Jakie 7? 7? To ile? Przecież to w 3 sekundy wbiją, błagam cię. To ile? No nie wiem, no 7001 minimum, tak? No to 7001 łapek w górę i wlatuje rewanż na kanał Milki, w którym to ja będę spełniał jej życzenia. Ja już się boję, ale mam nadzieję, że dobijecie tyle łapek. Zobaczymy, czy jesteście na tyle silni. Słuchajcie. Bardzo mi się podoba, jak my lecimy ostatnio z filmami, ponieważ ostatnio pobiliśmy rekordzik. 27 miejsce na karcie na czasie, za co wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wbiliśmy 60 tysięcy subskrypcji, za to wam również bardzo dziękuję. Nigdy nie reklamowałem swojego Instagrama, więc po raz pierwszy to zrobię. Zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Dobijamy 10 tysięcy obserwujących, bo w sumie nie chciałem go reklamować na początku, ale zauważyłem, że wy i tak go znajdujecie, więc skoro i tak go znajdujecie, to nie będę go ukrywał. Instagram jest w opisie, możecie wbić, zaobserwować. No i tyle. Możecie wbić. I tyle. I do Milki też możecie wbić do niej na Instagrama. Milkacz przez 2. Milkacz przez 2. I na TikToka Milkacz przez 3A. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie. Rozpocznijmy, a więc rozpocznijmy ten zacny odcinek. Ty Manticora tu lata. Dobra, pierwsze twoje wyzwanie, pozbyć się tej Manticory. Ja będę siedział jak księciu Jotera. A dobra, bo ty masz taki łuk, kurde, dla mocarzy. Dobra, ja cię będę denerwował tym łukiem też. Ała, o już. Nie dostałaś nawet jeszcze. A to co to? Spadło mi się. Oła, czemu ja dostałem? Dlaczego? Tak się wydarzyło. Czekaj, się szybko do. A, dobra, nie muszę iść do wody. A co się stało? Czekaj, gdzie mam ziemniaki? A tu mam, dobra. Uważaj! Babcia! Się a widzisz, babcia. No to kolejne moje. No, ty, ja widzicie, dzisiaj mam ochroniarza. Emilka robi mi dzisiaj za ochroniarza, co to jest? Czemu mi to ja dajesz? Dostałam. Ja to dostałam z tego. Wypadło to z tego, tego? Wypadło złote to z tego jabłuszko. No, dobra, zjem se. A co tam? Dobra, słuchaj, następne wyzwanie ode mnie dla ciebie. Następna moja zachcianka dzisiejszego wieczoru. Ja mam ochotę posłuchać jakiegoś koncertu. O kurczę, patrz, nawet ci już stoją te bębny. Dobra, dawaj. Koncertu. Proszę bardzo, ja tu ale jakieś ja siedzenie proszę mi tutaj dać, ja chcę sobie usiąść. To czekaj, bo ja tutaj muszę się jakieś przygotować, moment. A to co to jest? Co to, co ty robisz? No. Co to jest? Musisz mi dać, to jest mój ten. Chcesz siedzenie? Ja nie tak, wiem, chcę siedzenie. Czekaj. Dobra, dam ci taki, kurde, patrz, takim ten, takie czerwone. No kurczę, dobra, siedzę sobie jak księciunio. No w takim razie, proszę bardzo, tutaj, prawda. Wracam dalej, wizytówką jest VIP klasa. Lecam dalej, jak najlepsze statki z nas. O, super. Zakładam strój, nie wiem, kiedy tutaj wrócę znów. Zakładam strój, nim przeżyję wiele dziwnych snów. Skrzyżkę! Skrzyżkę! Dobra, słuchaj, świetny koncert. Bardzo mi się podobał. Ja myślę, że powinnaś te bębny ze sobą zabrać do domu i uczyć się dalej i grać. Bardzo mi się podobało. Jak wiecie, może nie wiecie, ale to co Emilka zaśpiewała, to jest moja piosenka, która jest na kanale Flowriders, tam również możecie wbić, tam swoje utworki wrzucam. Jestem jak ty, gram na perkusji, jak ty patrz. Dobra, zagrajmy jakiś duet, zróbmy, uwaga. Ale ja chcę na perkusji, bo ja na perkusji gram. Dobra, to ty graj na perkusji, ja nie mam gitary, no. To jest bas i pianino? Ale czekaj, bo ja tu rytm robię, pa, słuchaj. Wow, a on co tu robi? Patrz, syn Paliona, czekaj, strzelam w niego. Zniknął! Co? Co jest? Ci kosmici go ciągle biorą, coś z nim robią, co jest grane? Masakra, co tu się wydarzyło teraz? Dobra, bierz te bębny. Kolejne wyzwanie twoje, jak najbardziej zaliczone, prawda? Słuchaj, ty, czy ty sobie... Ja wiesz, o czym ja sobie teraz przypomniałem? Nie, absolutnie. Chodź, idziemy do naszej willi. Idziemy do naszej willi, bo przypomniałem sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy.
którą musisz zrobić. Mianowicie, pamiętasz takie dwa żółwie, które tam są obok nas? No, pamiętam. Pamiętasz, co mieliśmy z nimi zrobić i zapomnieliśmy? Pamiętam, tak. Więc zabijesz swojego żółwia. Co? Ja nie chcę zabijać mojego żółwia. Dawaj, to wyzwanie, nie. Moje życzenie. Nie, no dobra, ej, może nie. Ej. Nie, no dobra, bo mnie widzowie zjedzą, tak, że chciałem, że kazałem ci zabić twojego żółwia, więc może nie. Ale w takim razie, twoje wyzwanie... Żebyś na wymarciu. No dobrze, no to dobrze, nie będziemy nic z takich rzeczy robić. Ale w takim razie, zaczęłaś budować restaurację, której nie skończyłaś budować, a to tak być nie może, że tutaj tak coś stoi i jest niedokończone. W takim razie, proszę spalić to. Ej, no bez kitu. Proszę to spalić, ja nie będę dłużej na to patrzył. Nie chcę, żeby takie niedokończone budynki były na tym świecie, więc proszę w tym momencie dokonać egzekucji na tym. Otóż to prawda, na tej chawirze, czy co to miało być, restauracja, czy inne takie. Masz podpalaczkę? Gdzie ty jesteś? Ładna. No, ale to sobie ją odbudujesz. To muszę sobie zapamiętać, jak ja to zrobiłam. Spisuj plany, spisuj plany, no. Muszę iść po moje plany budowlane. Zawsze mi daje, żeby coś spłonęło. Poszły dwa screeny. Dobra. O, wow, czemu ja wskakuję w te nogi? Co jest ze mną nie tak? Przepraszam was, kochani widzowie. Dobra, ja sobie stanę w środku. O, stanę sobie w środku. Płonę! Jaram się, dobra. Dobrze. A czym się jarasz? Opa, przeskoczę koło ognia i mnie dotknie. O, wow, jednak mnie dotknął, ale ja tu jestem nietykalny przez ogień. Prawda. Znowu. Ej, czemu ten ogień mnie tak nie tyka? Patrz, kurczę. Ogień nie tyka, elektryka, kurczę, nie to sta. Dobra, patrz. No i w tym momencie musisz ratować las, wiesz o tym? Fuck. To ty podpaliłaś, więc proszę bardzo. Tutaj rozpocznijmy ratunek. Ratunek lasowi. Ej, co? Muszę się tu przesunąć. No przestańcie, dosyć. Okay. No dajesz, bo to zaraz płonie. No nie, co tam się też płonie? Nie, no nie gadam. Patrz, bo to leci dalej. Uwaga, tu jest dalej następne drzewo. Gdzie ty jesteś? Gdzie tu jest woda? No czekaj, no kurde, potrzebuję wody. Mam wodę. Gdzie ty jesteś? Ja cię zgubiłem. No ja tutaj ratuję nasz port. A, to port też poszedł. Troszeczkę. Dobra, no a tutaj las? Bo patrz, co się tu dzieje. Czekaj. Nie musisz jej nawet dostać. Aha, bo ty tutaj tak walka o życie, dobra, rozumiem. No, chyba uratowałaś w tym momencie. No, dosyć. Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie mogę, ja tak się tu tako i... Będę patrzył, jak pracujesz. Dzisiaj jest mój dzień. Niemiło. A, wiesz co? Taką ochotę miałem. Ale masz zeza. Ała. Serduszko mi jedno zostało. Nie! Dzisiaj jest moje życzenie, nie możesz do mnie strzelić. Co za w ogóle? Ja nie mogę, jak tak można robić? Ja tego nie rozumiem, naprawdę. Dzisiaj są moje życzenia, życzę sobie, żebyś do mnie nie strzelała. Życzę sobie, żebyś strzeliła do góry. Ała! Powiedziałeś, że mam nie strzelać. No ale to jest dużo znaczy z niezabiciem. Absolutnie nie. No i muszę tam teraz biec. O, dobra. Dzień dobry. Dobra. W formie przeprosin, rozumiem. Tak. Dobra, czekaj, muszę zbierać te itemy, które się tu rozsypały. Dobra, no w takim razie, skoro ty mnie zabiłaś, to w takim razie teraz strzel strzałą do góry i ją złap czołem. Ała. Kurde, skończyła mi się zapalniczka, ja chciałam ładnie coś zrobić fajnego. No i nie mam siekiery. Ukradłeś mi siekierę. Ała! Dlaczego ty nie bijesz? Ukradłeś mi siekierę. Ukradłeś mi siekierę. Absolutnie nie. Masz moją siekierę. Dobra, już widzę, gdzie jest. Nie mam. No dobra, no dawaj, strzelaj strzałą do góry. Co ty robisz? Nie mam strzał już. A ty nie masz nieskończoności na łuku? Nie. Nie kłam. To jest pierwsza rzecz, którą się chce mieć na łuku. Dawaj. No i poleciała do góry. No i teraz łapią czołem. Czołem łap, a nie! Ja nie mogę, ja nie chcę łapać czołem. Nie idzie na poleci nawet. Dobrze, i trzy jeszcze takie, dawaj.
Serio? No, dawaj, dawaj, dzisiaj jest mój dzień. Ja sobie tutaj jabłuszko, prawda, zjem. Oj. No, ty nie umiesz łapać czołem strzał. Jeju, no pomogę nie umiem, ci. No. Au. Łap moje strzały czołem. Au! No. Łap moje strzały czołem. Ała, ja dostałem. Dlaczego? Ty do mnie strzeliłaś. O nie. Nie, to na twoje strzały. To na twoje strzały, ja nie zrobiłam. Nie, ja nie dostałem swoją strzałą, bo moje strzała podpala. Nie, 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 nie. Słuchaj, dzisiaj jest mój dzień życzeń. No, słuchaj, ty nie masz podjazdu w ogóle do mnie, jeśli chodzi o strzelanie z łuku. Ja nie wiem, dlaczego ty jeszcze strzelasz do mnie. Bez sensu to jest. Ta rozmowa powinna być dawno zakończona. Milkacz opuścił czat. Nie no, no nie no, już koniec koncertu, już koncert dostałem, nie chcę więcej. Dobra, dawaj. Nie podobało ci się, tak? Nie podobało ci się, dobra, dobra. Spędź 30 sekund pod wodą teraz, no. Dawaj. 30 sekund? 30 sekund pod wodą. Okej. Uwaga, dobra, liczę raz. Dobra, no ja patrzę na licznik. 30 sekund pod wodą, nie można się wynurzać. Nie można łapać. O, na shifcie, na shifcie, na shifcie! Tu, tak o. Nie naciskaj spacji. Dobra, jeszcze 15 sekund. O, już. Już bije. Dobra, uwaga. Dobra, już. Dawaj. Pięknie, pięknie. Dobra, a teraz palimy port. Żartowałem, 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 żartowałem. Dobra, słuchaj. A jeszcze jedno życzenie bym jakieś sobie tu zażyczył, prawda? Bym tutaj, prawda, tu bym chciał zostać obsłużony, proszę bardzo, ja sobie tutaj siadam. I ty proszę tam do kuchni zajść i przynieś mi tutaj kufel piwa. Kufel piwa? Ej, to nie ja. Co to nie? Co to jest na piwek, czy co? Tak. Piwa, ja. Dobra, masz. Kufel piwa. Tu nas tłumi po bardzo dobrze. Ja chcę, to poczekaj, ja ze strzałę do niego strzelę. O, pum. Dobra, to widzisz jaki ognisty browar? Widzę. Dobra, no to tyle, no tak naprawdę udało ci się. Dobra, nie, ja nie wiem, widzowie, możecie napisać w komentarzach, co ja mogę dać Emilce na jakimś następnym spełnianiu życzeń. Bo ja tak szczerze mówiąc to nie za bardzo wiem, co ja miałem jej dawać. Bo ja, no wiecie, no nie, no to jest moja żona jednak, więc tak trochę lipa jakbym. Znaczy i tak byłem brutalny, ale no to nieważne. W każdym razie, napiszcie propozycję, to może jeszcze jeden odcinek ze spełniania moich życzeń będzie. Jak 7001 łapek w górę wbijecie, no to prawda będzie u Emilki, jak ja spełniam jej życzenia. Tymczasem dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie stawcie łapkę w górę. Gdzie ty jesteś, Emilka? Nie interesuj się. BD? Nie. Gdzie ty jesteś? Powiem ci. O, dobra. No i co? No i XD. No i w tym momencie, właśnie jesteś poskładana. Jestem? Nie? Jesteś poskładana w tym momencie. Poskładana, to będziesz w sobotę. Dobra, ale tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. No gdzie ty jesteś? A tu! Ja nie mogę za mózg. Stoi i mierzy do tej latarni. O, no i gitara. Właśnie o to chodziło, żeby tak zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, na razie. Pa, pa.